Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tym razem tutaj w Anpolu spotkam się i mogę porozmawiać z kolegą po fachu. To trochę mniejszy kanał od Twojego na razie, ale tak dojdziemy do przodu. Gabriel Tarasiuk jest moim gościem, 12 tysięcy szabel. Witaj. Po raz pierwszy się spotykamy. No ja Cię chciałem podpytać, wiesz, o to, jak... Ty troszeczkę później zaczynałeś, to nie ma żadnego znaczenia, tylko wiesz, jak tobie było to uruchamiać, ci wszyscy, którzy mają ochotę otworzyć swój własny kanał, czy jest trudno, czy jest łatwo? Znaczy powiem, ten kanał to już istnieje od 6 lat. Okay. Pierwsze nagranie to było w studiu NTV Warszawa, Ireneusz Piekarski nagrał, wywiad nagrałem z nim. No, było wtedy jakoś, ten rok był 2012, zacząłem się interesować tymi sprawami alternatywnymi. Czyli ty długo to prowadzisz? To zaczynałeś od NTV? NTV Warszawa, takie było dzielne studio. Ireneusz zrobił. On nagrywał kilka lat, ale przerwał, nie nagrywa teraz. Dobry ma studio właśnie. Nagrałem z nim ten pierwszy wywiad. Z kolegą wtedy byłem, powiedziałem o tych różnych rzeczach, takich właśnie tych alternatywnych. Wtedy co wiedziałem. No i przerwę miałem kilkuletnią i tak zacząłem nagrywać od 2-3 lat. I przez te kilka lat, przez te 3 lata, jak nie nagrywałem filmów, to zainteresowałem się teoriami alternatywnymi, spiskowymi z rosyjskojęzycznego internetu. Bo te tematy w ogóle w Polsce, czy szerzej w zachodnim internecie, tak, nie są zbytnio poruszane. Spójne są tutaj z naszymi europejskimi, polskimi, te teorie spiskowe, tam w Rosji też... Te teorie, o których się mówi, są spiskowymi co u nas, czy tam są zupełnie inne teorie? To mówią teoria Zagawora, żeby to zdyskredytować te teorie. No tak powiem, takie trzy tematy, które najczęściej poruszam i zgłębiam, i które najbardziej są popularne w rosyjskojęzycznym internecie. No to jest tak, to jest kataklizm XIX wieku. To jest taka teoria, że w latach 40. XIX wieku był potop światowy i być może nawet atomowa wojna. Są liczne ślady, są budynki z XVIII wieku w Moskwie, w Petersburgu, zasypane na kilka metrów, zasypane gliną, piachem, nie wiadomo skąd to się wzięło, że odkopują budynki w centrum Moskwy, tam dwie kondygnacje zasypane są. W ogóle też w polskich miastach takie miasta można znaleźć, że jakieś lokale gastronomiczne, trzeba do piwnicy zejść, okna są tak dziwnie zrobione, schodnika wychodzą. I to mówią, że to każde miasto starsze niż 200 lat, takie ślady można znaleźć. A to znaczy, że historia, którą nam podają, jest zupełnie inna? Zupełnie jest inna. No jest też, że ten Ruscy mówią, że ostatni reset cywilizacji miał miejsce w XIX wieku, a wcześniejszy to miało miejsce na przełomie XVI-XVII wieku. Mówią, że wtedy, w tym resecie XVII wieku, została zniszczona antyczna cywilizacja, starożytna cywilizacja, że wtedy został zniszczony starożytny Rzym, starożytna Grecja, Egipt być może, cywilizacja Sumeru, że te wszystkie cywilizacje istniały znacznie później. Tu też można wspomnieć o teorii czasu widmowego, że jest kilkaset, nawet 1500 lat historii wymyślone jest. Podają, ostatnio, jakiś miesiąc temu zrobiłem film o starożytnym Rzymie. No tam zbadali, że tam Koloseum w Rzymie, czy tam Koloseum Villa Nerona, jeszcze kilka budowli, są zrobione z cegły. Na cegłę to można zbadać, że zaczęli dopiero robić jak XIV-XV wiek. Wcześniej nie było tego, więc jak to mogli Koloseum zrobić? No to tak druga też... rzecz, ten beton rzymski, ile to lat wytrzymać może? Jak niby, że te budowle wytrzymały ponad 2000 lat, nagle rozsypują się w XX wieku, XXI, a tyle lat stały, nagle coś się dzieje. No i sam beton, że w ogóle współczesny beton to dają gwarancję na 100 lat, 150, a ten, że niby już ma 2000 lat. A trzecia teoria? Trzecia teoria to jest komórkowa Ziemia. No to jest ta teoria, może powiedzieć, łączy kilka teorii. Że płaska Ziemia, też heliocentryczna trochę, inne rzeczy. To w skrócie to wygląda tak, że żyjemy na ogromnej planecie. Tam
ta planeta może mieć, może mieć wymiary Układu Słonecznego z, oficjalnej teorii. I to jest tak zbudowane, że to wygląda taki ogromny, gigantyczny ul dzikich pszczół. To jest wszystko na takie sześciokąty połączone. I nasza Ziemia to jest pojedyncza komórka, w takim sześciokątnie jednym. I w tej ogromnej planecie takich ziem mogą być milion, może być kilkaset tysięcy, nieco miliony. Ale jak od siebie oddalony? Daleko? No daleko to jest... Czy nie, nie jest to jakoś określone, w jakiej przestrzeni to jest ta planeta? No też... bo jest, jest w teorii płaskiej Ziemi, że w centrum jest biegun północny. Antarktyda na brzegu jest. No, że tam można przez Antarktydę, przez tą ścianę lodu na inne ziemię przejść. Tylko, że to jest jeszcze... ta teoria cały czas się rozwija. I teraz tam jest też mowa, że są ukryte kontynenty. O tym też ciekawo, że gdzieś wspomniała Paulina Moskalik. Powiedziała, że to, co znamy, lądy i oceany, to jest może jakieś 10%, 20% tego, co, tego, co jest na naszej ziemi. Że dostęp do tych kontynentów blokowany jest. Są wersje, że tam Niemcy w czasie II wojny światowej pływali na te inne lądy. No jest, że jakieś wymiary ci powiem, to powiedzmy, że nasza Ziemia jest, te lądy, co znamy, jest większe może 5 razy, 10 razy. I poza tym, no można przejść na inną Ziemię dopiero. To jest też, że się pokrywa z wiedzą z hinduskich Wed. Też jest, że jest podane 14 poziomów tych ziem jest, że można w dół przechodzić, do góry. Też się łączy z mitologią skandynawską, z tym drzewem Yggdrasil. Gabrielu, dobrze znasz język rosyjski? To tak uczyłem się w szkole, na studiach. To generalnie wszystko rozumiem, co obejrzę, tak trudnie z mówieniem, bo nie mam... Bo chciałem cię zapytać, jaką stronę na przykład polecasz związaną... Kanał taki, tak? To polecam kanał Kramolla. To jest kanał, ma ponad milion subskrypcji już. Tam są dobre tłumaczenia, bo tam, tam jest z rosyjskiego języka tłumaczenie przygotowane, więc ktoś automatyczne tłumaczenie włączy, dobrze tłumaczy. Bo jak inne są tylko napisy automatyczne, źle jest właśnie. To może do tego link damy, do tego kanału. Tam są bardzo, bardzo ciekawe teorie. To jest to chyba największy rosyjskojęzyczny alternatywny kanał. Także polecam kanał Aleksieja Kungurowa. On pierwszy powiedział o tej wojnie atomowej, o potopie XIX wieku. Oraz kanał Wiaczesława Kotlerowa. Wiaczesław Kotlerow pochodzi z Charkowa na Ukrainie. Może nadaje w rosyjskim języku. Tamten. I to on tym właśnie mówi, nie tylko komórkowej ziemi, też bo ciekawe rzeczy podaje też właśnie. Te trzy kanały polecam. Tu jeszcze przed tym nagraniem rozmawialiśmy na temat chociażby zwierciadła Kozyrjewa. To bardzo ciekawe urządzenie, za chwilę zapytam o to Gabriela. Sam też mam w posiadaniu, co prawda, no widzisz, teraz są różne sposoby tego rozbijania, bo ty masz inny rodzaj. Z aluminium mam zrobione, z blachy aluminium. Jest duży, tak? Czyli taki duży jak w zasadzie właśnie... Filmik na moim kanale jest, tak jak to zaprezentowałem. To jest do długości, 2 metry długości jest. Można tam wejść i położyć, nawet zasnąć. Szerokie to jest, czy wąskie? Szerokie, tak szerokość, z metry gdzieś. Metr na metr, takie, że tam... Jak wchodzisz, to ciasno. Nie, czy może więcej jak metr jest. Może półtora. Okay. Może się położyć. Długo to robiłeś, wykonywałeś to? Nie, no blachy to najgorzej załatwić jest. Blachy, na razie go nie połączyłem jeszcze. To takie dwa rulony blachy mam połączone, tam złączone. Tak. Jeszcze myślę jakoś folię aluminiową okleić w środku, bo to bardziej chodzi, żeby polerowane aluminium było, żeby odbijały te promienie, żeby te promienie skupiały się. To też mowa była, jest, że to lepiej ze stali zrobić, ale właśnie zbadali, że te właśnie... O co chodzi w tym zwierciadle Kozyrjewa? Chodzi, żeby skupić pole informacyjne Ziemi. Że aluminium takie właściwości ma, że to może to skupić właśnie. Ale powiedz, czy jak to stosowałeś, bo nie wiem, jak długo to masz, czy działa to na ciebie i w jaki sposób? No ja się tak położyłem, tak godzinkę leżałem, w tym zamknąłem oczy. No jakieś takie dziwne się osoby pojawiały, dziwne sceny.
Tak, jak na jawie, jakbym śnił takie coś. A z zamkniętymi oczami? Tak, zamknąłem oczy, tak. Jakby na jawie śnił takie coś. No ja właśnie muszę powiedzieć, bo tutaj nawet w Anpolu to było, że zakupiłem od Zbigniewa Rabizy to zwierciadło, które na paru moich znajomych nie działało. Na mnie działało, miałem podobne właśnie takie wizje, jakby mgłę przelewało się, to za zamkniętymi oczywiście oczami. I co ciekawe, bo ja to rzadko teraz stosuję, niestety, jak zastosuję to, potrzymam sobie tam jakiś czas na głowie, to, bo to jest takie, że się tu się trzyma na tym, to powiedzmy trzy kolejne noce mam bardzo intensywne sny, więc dla mnie to jest też bardzo zastanawiające. Ja miałem po tym sny, tak, tak, tak. Coś w tym jest, no, że wiesz, że tak to działa. No to twórca tego zwierciadła Kozyrjew, on był astrofizykiem i badał pojęcie czasu, swoją teorię czasu stworzył. Nawet są wersje, że to, jeżeli ktoś by poleżał w tym kilka godzin, to wtedy człowiek się przenosi do jakichś wydarzeń historycznych, jakby te widział historyczne wydarzenia, był tym, obserwował to. Takie wizje można nawet mieć. Co nowości, co będzie można zobaczyć w najbliższym czasie? Czy coś już planujesz, jakieś programy ciekawe? Czy to wszystko jest dosyć spontaniczne i w ogóle jak często u Ciebie się pojawiają audycje? No live'y to ostatnio kilka razy w tygodniu było, czasami każdego dnia robiłem. No teraz tu wyjechałem, to nie będzie live'ów teraz. Ale tak, no powiem tak, połowę live'ów tak się robi na spontanie nawet. Czasami godzinkę przed live'em nie wiem, czy live'a będę robił, nie wiem, kto wystąpi, a później się podłącza kilka osób, że ożywiona dyskusja jest. No nie każdy może, jak na live'ie jest, tam napisać, że chciałby się dołączyć, na Skype'ie tam napisze coś. I może zadzwonić. Podłączyć, tak, tak, tak. Audycja interaktywna w pełni. No wkrótce będzie live z Ewą Kurek, porozmawiamy. Planowany jest. No jeszcze z Leroyem być może będzie też. Kto jeszcze? No, drodzy Państwo, jeżeli chcecie zobaczyć, bo to są dosyć długie tasiemce, jak te brazylijskie filmy. No, z Markiem Podleskim live miałem, to największe 1500 osób na żywo oglądało wtedy był Marek. No i Marek mówił wkrótce, bo mnie będzie też na live. Tak, tak, tylko że wiesz, to trwa u Ciebie zwykle 4-5 godzin. To jesteś w stanie to, wiesz, tyle godzin wytrzymać? To jednak, wiesz, wymaga takiego skupienia, wiem jak po sobie, prawda? Każda audycja to jest przygotowanie i jednak to skupienie, tak? Żeby tu zapanować. Przecież sam siedzisz i operujesz tutaj, żeby połączyć. No to się przełączam, jakieś YouTube'a coś wstaję, pokażę, tak. No u Ciebie właśnie jest to bardzo dynamiczne, że zamieszczasz tam obrazy, które urozmaicają to. Ja z takiego programu OBS. To jest program głównie do streamingu gier komputerowych. Tam grają, coś tam takie audycje robią, to urządzenie fajne jest. No ja też z OBS. Dobra, ja wszystkich Państwa odsyłam na kanał 12 tysięcy szabel. Tam będzie można posłuchać. Rachel, mówiłeś o reinkarnacji, chciałbyś w live wystąpić. Jeżeli miałbym wystąpić, to myślę, że chyba w tym temacie, bo jakoś zawsze mnie to najbardziej, wiesz, nurtowało. Nie wiem, co ja mogę mieć do powiedzenia w tym temacie, ale wiesz, no postaram się odpowiedzieć. Co było, to tam poruszany ten temat był już. Okay. Może się umówimy w ciągu 2 tygodni, zrobimy tylko live'a, wiesz. Możemy w jakimś terminie takim, żeby to nie był początek tygodnia. Mm-hmm. A jeszcze właśnie chciałem, zlot kanału planowany jest. Okay. Ja to nazywam, że to będzie zajazd kanału, 12 tysięcy szabel. Ale nie w tym terminie, co my mamy. Nie, to będzie 6-8 września. Okej, to nie To jest, nad morzem będzie, miejscowość Kąty Rybackie. Tak się, jeden fan kanału tam znajomości ma, to jest tak, że w tym ośrodku jest 500 noclegowych miejsc. I tak się dogadaliśmy, dwa noclegi, pełne zakwaterowanie, bo 3-dniowe będzie spotkanie, od piątku do niedzieli. Dwa noclegi, pełne wyżywienie, to w granicach 200 zł będzie. Więc to cena jest... Bardzo, bardzo, bardzo korzystna. Myślę, że u Etera na zlocie będę, to z Eterem organizujemy. A gdzie to jest i co? To będzie w Skoruchowie, koło Nysy, zlot kanałów alternatywnych, także 22-23 czerwca.
Dziad Wszewiet jeszcze ma być, właśnie. On też od dziada polecam kanał. Ale to Eter mnie nie zaprosił. Nie zaprosił? No ty mnie też jeszcze nie zaprosiłeś, ale no to... Zapraszam ciebie, Rachel, no dobra. Kurde. Postaram się. Eter mówił, że zaprasza wszystkich, zaprasza, ale nie wiem, to się... Nie zaprosił mnie. No to trzeba, pogadam trochę z nim, czy cię nie zaprosił jeszcze, wiesz, a to blisko masz. No, jest blisko. No. Drodzy Państwo... Dziada kanał polecam, dziada Wszewieda. On to właśnie też porusza teorię z rosyjskiego internetu. To co ja właśnie. O kataklizmach, o tych właśnie rzeczach. Gabriel, bardzo Ci się dziękuję za to spotkanie. Spotkamy się teraz pewnie u Ciebie. Ja Państwa odsyłam na 12 tysięcy szabel. Wspierajmy się wszyscy razem, bo w zasadzie tworzymy jedną rzeczywistość i chyba o to chodzi. Dzięki. Podziękować chciałem, tak. No, hej.